ludzie się zmieniają i to, co robimy teraz, to wcale nie oznacza, że będziemy to robić w przyszłości. Dokładnie tak samo jest z nauczycielami. Nauczyciele również mogą zmieniać swój zawód, zmieniać miejsce zamieszkania, zmieniać pracę, a także ostatecznie mogą przejść na zasłużoną emeryturę. W naszej scence zobaczymy, co by się stało, gdyby nagle panu Witkowi, pani Paulinie i pani Krysi wydarzyło się późno kolejne dziecko i... Daj się tam później! Bardzo, ale trzeba było jakoś zaakcentować. I zostali zmuszeni do odwiedzenia szkoły po raz kolejny na wywiadówce. Zapraszam. Gdzie są ci wędrowcy? Tam pan Nagrodzki, tak? Tak, zgadza się wszystko. Nagrodzki! Witam serdecznie, proszę usiąść, niech pan spocznie. Jestem wychowawcą pana syna. Niezmiernie się cieszę, że po 2 latach wreszcie zaszczycił pan naszą szkołę swoją obecnością. Tak, jestem, ale żona mi mówiła i właśnie to mnie bardziej zachęciło od tej wywiadówki. To ma być połączone z degustacją nalewek, tak jestem. I od czego zaczynamy? Pigwówka, szanówka. Nie, proszę pana, to był taki haczyk, żeby pana wreszcie tutaj zbawić. Tak myślałem, że mnie moja w konia robi. No, ona zawsze tak robi. No to nic. To nie będzie szanówki. Nie. A pigwówka? Nie. A ma pan chociaż banany? Raz pan banany. To małpka będzie głodna. Przepraszam pana bardzo, ale wydaje mi się, że pan spożywa alkohol na terenie szkoły. No to w piśmie u pani. Bo ja mówiłam, że od razu wejdę, to dostanę. No. Ale to i pejnoski, tak? W jakim sensie? Tak, to ja. Krysiu, spokojnie, Pończusiu. Kochanie, dobrze. Spokojnie. Tak, oddzwonię, no. Ja baba. O, pan Rykiel, czyli jesteśmy w komplecie. Kalinowski. Czyli to panie z Rykiel. A w jakim sensie? Może nazwisko. No przecież mówiłem, mam nazwisko. Fantastycznie. Musiałem się z państwem po tych 2 latach wreszcie spotkać. Proszę państwa, czas liceum to bardzo trudny okres dla pańskich dzieci. Przepraszam, to 8 sezonu Gry o Tron nie będzie? Nie. Żadnych nalewek 8 sezonu Gry o Tron ani pączków nie będzie. A ja właśnie o te pączki pytać miałem, po które mnie krycha. No, tak myślałem. No bo ja odkryłem, że nie mam czasu, ona w domu głodna, a chyba ich sam więcej nie będę, nie? Cóż. Zebrałem panów tutaj, by zakomunikować pewną dość ważną sprawę. Pańscy synowie są istnymi terrorystami klasy. O. I to mi się właśnie najbardziej nie podoba na tych wszystkich wywiadówkach. Bo wy cały brud i w ogóle nawiek wywalacie, a żadnych pozytywów. No, proszę pana, ale gdzie tu są za pozytywy? No co tu są za pozytywy? O nie, przepraszam, jest jeden. Nasza polonistka dziś rano wybudziła się ze śpiączki. A to co się stało? Tam, na ślą z restauracji. Ojej, mnie codziennie wyrzucają i co żyje, no. Człowieku, ale to był was! O, ale dobrze, że nie pendolino, no. Dobrze, to może na tyle tych pozytywów. Niestety, z niektórymi z państwa nie zobaczymy się w przyszłym roku. A w jakim sensie? Odchodzi? Do widzenia. Jedyne, od czego mogę odejść, to zmysły, patrząc na poziom nauki waszych dzieci. Dobra, gadaj, ja nie mam czasu, a słyszałem, że mój syn jest zagrożony, więc przejdź do konkretu. Pański syn jest zagrożeniem. Dobrze, wie pan co, mam takie proste pytanko. Jaki pan ma kontakt z synem? No bardzo dobry. Przez telefon na Skype i mailowe.
Dobrze. Pobawmy się w detektywa. Kiedy ostatni raz widział pan syna? No niedawno, nie? Jak telefon kupowałem z 2 lata temu. O Boże. Nie no, trochę powiem w czasie, ale dobrze, że przynajmniej dosłownie. Nie umowy mu nie przedłużyłem. Sapać będzie, a jeszcze od krychy opieprz dostanę. Mamy... O, panie Nagrodzki, teraz do pana mówię. Pański syn krzyczał do dziecka z 2 klasy. Może cytat. Kultury chamie, bo zarał cię połamie. Ale co on miał krzyczeć, jak on do 3 nie przejdzie? I strzelał jeszcze do niego z niewidzialnej bazuki. Ale przecież ja w tej sprawie już byłem w szkole, także tu ręce mam czyste. Ja już pana w szkole nie widziałem. Ale bazuki też pan nie widziałem. Dobrze, przejdźmy może do kolejnej sprawy. Panie Ryter? Tak, to ja. Zdążyłem odpowiedź? Ja jeszcze chyba nie. Pana syn notorycznie spóźnia się na zajęcia. Jak? Notorycznie. Ale w jakim sensie? Że codziennie 15 minut się spóźnia. Ale w jakim sensie? No, 15 minut. No. Czyli że notorycznie to 15 minut. Dobrze, zwrócę na to uwagę. Ale to nie jest jedyna sprawa. Pański syn ma pewien problem natury, że tak powiem, psychoruchowej. Ale w jakim sensie? Znaczy to modliwy jest! A tak patrząc na pana, to chyba po małżonce bardziej. Ale w jakim sensie, tak? Tak, dokładnie. W takim sensie, że co 15 minut... czyli notorycznie. Richter. Tak, notorycznie ma ADHD. A ja pozwolę, że za kolegę byłem. Ale w jakim sensie? Ma ADHD! Nie, ja powiem. Ale z domu na pewno tego nie wyniósł. To musiał kupić w waszym sklepiku. Wy się weźcie za siebie, bo się wkurzyłem. No powiem, kolego, istny furiac. Co pan tak wybucha, jeszcze pan drogę skręci. Proszę pana, chodzi o to, że ja czasami mówię do pana syna, a mam wrażenie, że on mnie nie rozumie. Ale w jakim sensie? Jakby to powiedzieć w pana sensie? Ma bardzo ubogi zasób słownictwa. Dobrze, to ja dam mu więcej pieniędzy i zwrócę uwagę na słownictwa. Zasób? Tak, we dwóch. Żona w pracy. Hipotetycznie. No, w kredytach hipotetycznych robi. Richter. Dobrze, nie podążajmy drogą pana Richtera. Nie, nie, nie. Następna sprawa. Tydzień temu pobito Mateusza, naszego wzorowego ucznia, prymusa. Jest z nami tata Mateusza. Zapraszam, bardzo proszę. Dzień dobry. O, witamy ojca Mateusza, dzień dobry. Zapraszam bardzo, bez żartów. Właśnie, panie Kalinowski, pański syn pobił mojego Mateusza i złapał mu ryfy. Ja bardzo przepraszam za mojego syna. Wydaje mi się, że takie tutaj... Gdzie mam tu 1000 zł chyba za oszukiwanie. Przepraszam bardzo. Co? Ty myślisz, że jak masz pieniądze, to ci wszystko wolno? Nie no, nie chciałem urazić, nie? 10 000. No. Ale proszę zwrócić
Dobrze, dobrze. No ja jestem załamany! Dobrze, pan pedagog tutaj jeszcze dwa słowa powie i kończymy tę farsę. Panie Richter? Tak, to ja. Pański syn nagrał dziewczyny, kiedy się przebierał w szatę. Czy wie pan co? Ja dotarłem do tego nagrania. No wow! Wielkie mi odkrycie! Wszyscy je mam! Chłopaki, ale z tego ujęcia to nie macie. Ty! Zdolny chłopak, byśmy do filmówki poszli. To nowy Wajda. Powiem, że tak po wieku aktorek to bardziej polański, nie? Przepraszam panów, halo, przepraszam, tutaj jestem. Panowie naprawdę nie widzą problemu? Jest problem. Jest bardzo duży problem. Bardzo dobrze, że pan to zauważył. Przecież tam jest słabe światło. No to może niech teraz pan pedagog czy mi powie. Ale ja rozgłaszałem dyrektorowi, że tam jest za mało żarów. No i się stopcie na tak. Może... Ludzie, czy wy naprawdę żadnego problemu nie widzicie? Panie, w tej szkole są same problemy. No, no właśnie. Alkohol, narkotyki, papierosy, nic tu nie można wnieść. A, no to widzę, że niepotrzebnie państwa wzywałem, że to wszystko jest wina szkoły. No i wreszcie to gościu skumałe. Wy się weźcie za siebie, odgrupowania dzieci są rodzice. No, zgadzam się z tym panem, odgrupowania są rodzice, nie? Panie, no. Ale panie telefonie, też kupić gości na wiosnę. Nie, mam już. Miałeś. Nie, no do widzenia! A w jakim sensie? W takim sensie, że koniec zebrania. To tam są drzwi. Wiem, bo notorycznie tam ktoś przestawia. Panie Richter? Tak, to ja. Mam jeszcze jedną sprawę. Tylko szybko, poza notorycznie, to ja mam autobus. Pański syn handluje narkotykami. To straszne. Wiem, też jesteśmy tym zdruzgotani. Proszę mi powiedzieć, żeby pod żadnym względem mi tu nie przychodził do szkoły. A w jakim sensie? Jest jutro tajny nauk policji z psami, a szkoda by było stracić tak zdolnego ucznia. Yeah.